Witam wszystkich. Ostatnio realizowaliśmy najbardziej nietypowe zlecenie na montaż kotła elektrodowego. W przeciwieństwie do innych kotłów zamontowanych w mieszkaniach, funkcją tego kotła w tym obiekcie jest podgrzewanie wody w tej suszarni basenowej. Czyli klient posiada basen, w basenie zainstalowany jest osuszacz powietrza. Zasada działania tej suszarki jest taka sama jak chłodnicy w samochodzie, tylko odwrotnie. Do tego kaloryfera doprowadzany jest płyn podgrzewany do 70 stopni, a wentylator osusza wilgotne powietrze w pomieszczeniu z basenem. Dzięki gorącemu powietrzu z tego kaloryfera suszarka jest podłączona do ogólnej instalacji grzewczej całego domu. A nasz klient postanowił zainstalować kocioł elektryczny do autonomicznej pracy suszarni, tak aby była ona ogrzewana przez kocioł elektrodowy. Jak widać, zamontowaliśmy też wymiennik ciepła. Wcześniej nie instalowaliśmy ich, nie dlatego, że byłoby to ważne, po prostu nie było takiej potrzeby. I w tym przypadku w systemie grzewczym całego domu jest określona woda o określonej rezystencji i regulowanie parametrów wody przy tak dużej ilości wody nie jest zbyt dobrym pomysłem. Dlatego kwestia zainstalowania wymiennika ciepła zniknęła sama. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest wymiennik płytowy, zaraz opowiem i pokażę. Każdy wymiennik ciepła to urządzenie, które dokonuje wymiany ciepła w jednym określonym miejscu lub pomieszczeniu, zamieniając zimne środowisko na gorące lub odwrotnie. A płytowy wymiennik ciepła, którego zasadę działania teraz rozważymy, spełnia te dwie funkcje. Wymiennik ciepła składa się z oddzielnych płyt falistych, ściśle dociśniętych do siebie, tworzących tak zwany pakiet. W jednym opakowaniu wszystkie płytki mają ten sam kształt, ale są obrócone względem siebie o 180 stopni. Dlatego też, gdy płyty są przyciągane do siebie, powstają kanały, przez które przepływają ciecze biorące udział w wymianie ciepła. Taka instalacja zapewnia naprzemienność strumieni ciepłego i zimnego, które wymieniają ciepło bez mieszania. Właściwie zasada działania urządzenia jest mniej więcej jasna. Zastanówmy się teraz nad klasyfikacją tej konstrukcji. Zgodnie z nią wymienniki ciepła mogą być trzech typów. Urządzenia jednoprzebiegowe. Nośnik ciepła, w którym krąży w sposób ciągły w tym samym kierunku w całym systemie. Dodatkowo występuje przeciwprąd płynów. Urządzenia wieloprzebiegowe. Można je stosować tylko w przypadkach, gdy różnica temperatur nośników ciepła nie jest zbyt duża. Przepływające tu płyny będą poruszać się w różnych kierunkach. Urządzenia dwuobwodowe. Różnią się tym, że składają się z dwóch autonomicznych obwodów umieszczonych po obu stronach. Zewnętrznego, pierwotnego i wewnętrznego, wtórnego. Obieg zewnętrzny odpowiada za ogrzewanie pomieszczenia. Wewnętrzny przygotowuje wodę do zasilania mieszaczy w kuchni i łazience. Woda płynie z sieci. Podgrzewa się, przechodząc przez wymiennik ciepła i może być natychmiast wykorzystana. W tym przypadku ważnym kryterium przy wyborze wymiennika jest jego moc. Ponieważ musi on w krótkim czasie podgrzać wodę do akceptowalnej temperatury, około 40 stopni. Główną zaletą wymienników dwuobiegowych jest możliwość jednoczesnego dostarczania ciepła i ciepłej wody do pomieszczenia mieszkalnego. Dzięki temu nie ma potrzeby zakupu dwóch osobnych jednostek. Jeśli chodzi o cechy techniczne wymienników ciepła, to są one następujące. Zakres temperatur pracy od minus 25 do plus 200 stopni. Przepływ cieczy roboczej wynosi od 5 do 2000 m sześciennych na godzinę. Ciśnienie robocze do 40 atmosfer. W tym przypadku mamy na myśli wersję do lutowania. Płytowy wymiennik ciepła, którego zasada działania została omówiona powyżej, ma dość szerokie zastosowanie. Można je znaleźć niemal wszędzie. Na przykład w ogrzewaniu centralnym, w zaopatrzeniu w ciepłą wodę do podgrzewania wody w basenach i tym podobne. W przemyśle naftowym. Produkty naftowe, jak wiadomo, bardzo często wymagają chłodzenia. W przemyśle motoryzacyjnym, w hutnictwie, budowie maszyn, tam płytowe wymienniki ciepła służą do chłodzenia różnych obrabiarek i innych urządzeń w zależności od potrzeb. W przemyśle spożywczym chłodzone powinny być nie tylko urządzenia, ale także na przykład nabiał, a opisywany system jest do tego idealną opcją. W przemyśle stoczniowym mało kto wie, że statki muszą czasem chłodzić systemy lub odwrotnie, ogrzewać wodę morską.
Bo oczywiście nie jest to pełna lista miejsc, w których można zastosować wymienniki płytowe. Jeśli chodzi o montaż wymiennika ciepła, to montuje się go ściśle według instrukcji producenta. Dociska się go do ściany, służy do tego specjalna taśma lub konsola. Dodatkowo urządzenie można zamocować za pomocą rogu zamocowanego w dolnej części obudowy. Dodatkowo będzie on połączony z rurami. Zwróć uwagę, filtry muszą być zainstalowane. Układ wymaga co najmniej jednego filtra przeznaczonego do zgrubnego czyszczenia. Jeśli mówimy o starym systemie grzewczym, to powinny być dwa takie filtry, dolny i górny. Kolejną ważną kwestią jest średnica przyłącza. Faktem jest, że urządzenie jest dość kompaktowe. Objętość znajdującej się w nim cieczy jest nieistotna, podobnie jak odległość między płytkami. Dlatego trzeba wybrać tylko taką średnicę, która jest odpowiednia lub nieco większa, na przykład 1 cal. A moc należy dobierać wyłącznie z marginesem, możliwe, że o 50, a nawet 100%, bo ten parametr prawie nie wpływa na wymiary, a zwiększa wydajność. To wszystko, więc rozebraliśmy to urządzenie przeznaczone do dystrybucji ciepła. Do zobaczenia w nowych filmach.